Milo Burek. I'm a wheel man. Witajcie z tej strony Skorpion. Przed nami gra Vin Diesel Wheelman. Mapa. Ja tutaj chcę wam pokazać, że prawie wszystkie zadania poboczne wykonałem na rangę S, czyli najlepszą, jaka jest możliwa. Nadal nie wykonałem tylko tych zadań, bo właściwie trochę nie bardzo wiem, jak je wykonać, mimo że próbowałem. Ale jeśli znacie jakąś podpowiedź konkretną, no to dajcie mi znać w komentarzu. A teraz przejdźmy do fabuły. Ciekawy widok. Co za brzydol. Milo Burek, I have heard much about you. I am Sorin Theodor. I appreciate the man who knows how to make enemies. It's a gift. I'm looking for Felipe Leal. I hear he uses Milo Burek for target practice. You want to give him another shot? Może. Something like that. You in? You do something for me, then we will see. What do you need? There's a troll named Benito. He has something of mine. A briefcase. And you want it back. Podsumowanie misji. Aha, okej. There is a car outside for you. The rest is simple. Bring me the briefcase and Benito, and we help you find Felipe. No problems. I tell our men to drop off a gun for you in case you need it. Get details on the way out. Pracować dla Rumunów. Pięknie się zaczyna. Co za grat. Siadamy. Okej. Gdzie on jest? Musimy to odnaleźć. Damy radę. Ja miałbym nie dać. Gądźcie się, leszcze. Bo Milo jedzie. Milo vs. Scorpion. Pociśniemy trochę szybciej, żeby było. Nie tracąc czasu. Wow, 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 wow. Jeszcze ktoś mi teraz dupę zawraca telefonem. O, Adrian. Spoko, gość. Bynajmniej na razie. No, dzięki, dzięki, Adrianek. To ja jadę normalnie, czy oni nie bardzo? Tak mi się pchają wszyscy. Co za wolno. Tu jest. Skład broni gdzie? W śmietniku? Nic dziwnego. Skoro to Rumuni tak mają.
Okej, okay, pistolet trochę słabo. Hey man, you're stealing from the wrong group. Jak się strzela? Okej. Okay. Kumam bazę. No to jedziemy do przysłowiowej restauracji. Owym gratem. No ale chyba sobie zaraz wymienimy samochód, bo ten już się dymi. No nie ukrywam z mojej winy, ale walić to. Jeszcze trochę nam zostało drogi do przejechania, rzecz jasna. Oj, chyba przystanek rozwaliłem. Dobra, weźmy sobie jakiś inny wóz. Niech będzie ten. Policja! Ajuda! Jakie policja? Bojaj się. No jadę, jadę. Czyżby pułapka? Na to chodź. Headshot będzie czy nie? No tutaj nie. Są następni. To nie oberwał. A, w ten sposób, okej. Gdzie on jest? Chodź tu, śmieciu. No me mates, por favor! Por favor! He dicho que desembucharé! No hay nada que decir. Benito, ya está! Muszę ich uratować, znaczy jego. Dobra. Z automatu do mnie. Nie fajnie. Przydałby mi się ten automat. Nie ma co ukrywać. Jest. A to Uzi, nie automat. Czy nie? Chyba nie. Broń pruje nieźle, ale wypluwa z siebie tą amunicję masakrycznie szybko. To teraz się mamy chronić. No dobra. Jest proste jak na razie. Benito, za mną. Ten ma jakąś splubę. Konkretną. No nie mamy ammo. Teraz już jest ammo. Ten wóz czy ten? Ten. Siadaj, ziom.
bo ja muszę stąd. Nie no, żeby pracować dla Rumunów, to obciach. O! Mamy ogon. No to trochę szybciej to zrobimy. Trzeba ich się pozbyć. I no prędko. Bo jak się strzela? Z kabiny. Mieliśmy kamerę w ten sposób postawioną. Dobra, jednego mniej. Ale wóz mamy na wykończeniu. Niestety. Dobra, kolejny poszedł się rypać. Ja, minęliśmy cel. Dobra, przydał mi się jakiś wóz. Nawet taki kaszlak? No nie bardzo. Dzięki. Ten płonie, to nie. Skąd tu wziąć wóz? Jest. Aha, fajnie. Szybciutko. No ale gnoje. Nieźle mnie zepchnęli. Co jest? Aha. Piękne to było. Fajna rzecz. Aha. Dobra. Wszyscy? No to wychodź. Zarypista sprawa. Jak daleko jeszcze do celu, no? To mnie ciekawi. Ta, motor jest taki szybki jak mój pojazd? Ciekawe. Dobra, goście się pozbyliśmy ładnie. Kolejnego. Dzięki. Dobra, i speeda mamy. Ciągle siedzą na ogonie. I to mi się nie podoba. Nie mamy jednej opony. Chyba żeśmy pojechali nie tak jak trzeba. Zawróćmy. Gdzieś to tu jest? Tak. No i mamy spokój. Porfa, sorry, I can fix this. I'm working on something muy grande. No, Benito.
No more big jobs for you. Milo, you take care of him for me. I'm not an assassin, I'm a wheelman. This is the truth. You think you know how to run the business better than me? Him? He's not worth it. And there could be unintended consequences. Yes, it is true. Slimy told Benito has some slimy friends. How is this? I don't know. You are very, very lucky, Benito. Milo has given you one last chance. Thank you, Soren. Thank you, Milo. Do not push luck. Disappear. If you do not follow my wishes and live, wheelman. Guess I'm just lucky, huh? We'll see. For now, we are friends. Stop, come to our club, Zapateado. I save a table for you. We get you whatever you want. All I want is a fast car and a place to go. Misja zakończona. Super. Mamy coś takiego teraz jak celny strzał. Okej. Dostaliśmy również cyklon. Aha, z wyjątkiem ciężarówek. Super. Kolejna akta. Następnego gościa. Pojawiły się misje dodatkowe. A je standardowo zrobię raczej poza nagraniem, bynajmniej spróbuję. Okej, weźmy jeszcze jedną misję. Just call me Che. Maybe I can help with your Felipe situation. I'm not asking. I'll deal with him my way. Unless we get to him first. Then you and I would have a problem. Better you work with me on this. Better for me, better for you. Good. Then I'm hired. Chulos canallas don't take offers. We make them. Canallas? ¿Qué? ¿A qué hora? ¿A dónde? To co wy pracujecie w kanałach? ¿Quiénes son los putos? No, no, no. Espera. Espérame a mí. You want to work for me? We go for a tour. Show me you can keep up. Use bikes. Go places cars don't go. You okay with that? Or you want to bow out? Najpierw pracowaliśmy dla Rumunów, teraz dla Czernuchów, przepraszam. Dla Afroamerykanów, o. Ciekawe jeszcze dla kogo będziemy robić. Później. Nie lubię jeździć motorami. Owszem, są szybkie. Super szybkie, ale... Jedno walnięcie i można zginąć. Trochę słabo nam to poszło. No dobra, jedźmy za nimi. No gościu się chyba wywalił. To był zakręt. Całkiem spoko. Chyba ich trochę wyprzedziliśmy. I nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Gdzie oni są? Tu. Dobra, mamy ich z powrotem na szczęście. Jak będą jeździć w kółko?
Oby nie. Milo, take down those fences, right? Jakieś słupy. No to ciśniemy. Misja raczej nie będzie łatwa. Ale może damy radę. Mam nadzieję. Ups. Ale wąsko. Uff. Udało się. Niby fajnie się jedzie motorem, no ale tak jak mówiłem. Dobra, skończyliśmy etap. Bynajmniej na razie. Jazdę motocyklem. Broń. Jak się zmienia. Jakoś chyba można, nie? Nie, nie motor. To jest kucanie, dobra. Okej. Nieważne. Plecy. Spokojnie. Załatwimy ich wszystkich. Jak widać, to jest taka misja konkretna, jeśli chodzi o strzelanie. Musieliśmy się tego pozbyć. Dobra, dobra. Ja chciałem w beczkę. Muszę się jeszcze nauczyć. Dokładniej. Wiecie, dawno w tą gierkę nie grałem, więc... Dobra, one kill hit. Zabity. Wolę z tego ramienia. Nice. Luzik, to wiem. Więcej was nie było. Wow, z pepeszuby. Następny idzie. Piękny to był strzał w głowę. Właśnie. Mykamy dalej. Co tu będzie? Kolejna zadyma. O, ty śmieci. O-o. To zrobić. Beczki, właśnie. Yeah. Padaj, śmieciu. No, nie zginął nikt. Jaka szkoda.
Który? Kałach? Możemy wziąć. Może być dobre, wiem. W większości gier kołaszników, bronie są spoko. Bardzo skuteczne. Gdzie się ukryłeś? Tu. Hehe. Mówiłem. Kałach robi robotę. Jest. Teraz cię dopadnę, ziomuś. Właściwie to was wszystkich. Oh yeah. Z tyłu ktoś? A, faktycznie. Piękne to było. Takie akcje to ja lubię. Shit. Nie chcę na te ala Uzi. Są następni. Ha, 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 ha. Pięknie. Dwóch. Jeszcze są? Ule, tam was jest. Jak mrówków. Piękny. Strzał. Ale nie dostał. O, nie za to tak. Skończyło nam się ammo. Headshot. O, jeszcze przeżyłeś. Kolejne do golenia. Znowu wy. Myślałem, że już wszystkich zabiłem. Przeżył czy nie? To mnie ciekawi. Nie chcę. Tam też nie. Czy jakiś post, czy coś? Jay sent you, huh? I would have gone on out. Aha. You just did the work for me. Now let's get the hell out. Siema, of ziom. You. You can handle it. Dobra. Już wiem, jak się zamienia broń. You shoot them, all of them. Ale na dole jest ich pełno, kolesi. Dobra, jeden pan. Drugi. Szkoda, że nie ma beczek wybuchowych. Jak skończyło się ammo? Jeszcze nie. Dobra, ta broń. Z tak daleka nawala. Szybko ukryć się za beczką. Teraz ten z gnatem. O, teraz już się nam skończyła? Prawie. Dobra. Ja chcę wziąć ammo. Co, nikt z was nie ma? Taki kawa musimy uczyć z powrotem. Dobrze, że tutaj jest nieskończone ammo w tej broni. No ale słaba broń, jakby nie patrzeć. Żeby ten cały Miguel przeżył.
To jest najważniejsze. Idziemy szybko. Biegnij za mną. Długa ta misja, nie będę ukrywał. Dobra. Wsiąść na motor. No i żyjemy. Miguel Delgado has lived the building. Panie, jakbyśmy, nawet jakbyśmy niechcąco zginęli, to odtąd zaczynali. Byłoby dobrze. Dobra, jednego mniej. Jeszcze pociągi tutaj mi są potrzebne. Do szczęścia. Uwaga! I mega skok, nie mamy opony. Dobra, zrobi się. Ale nie zasuwaj tak szybko. A tu jesteś. You tell me, why you care so much about Felipe? He kept crashing our party, but there was a problem. He drinks too much of the worst aguardiente. Mm-hmm. And? Los chulos don't partner with him no more. We told him to stop crashing, him and his friend. Who's that? Computer security boy named Javier. He was trying to get up the skirt of some dancer. You find him where she dances, at Club Zapateo. I know the place. Then you know you're not getting through the door. Romanians run it tight. Real exclusive. Haven't met a door yet I couldn't open. No i misja skończona. Super. Odblokowano świat. Zarepiście. Kolejna akta. Z kolejnym ziomem. Doszły misje poboczne. Yeah, jak ja się cieszę. Wcale nie. Więcej ich nie mieliście? Sporo. Okej. Ja myślę, że to jest doskonały moment, aby odcinek zakończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!